Cześć. Dzisiaj wtorek. Drugi dzień tygodnia. Wtorek. Czas na drugie wykonanie kata. Kata Heian Nidam. Kata dla pomarańczowych pasów. Ale również kata dla żółtych pasów, które się uczą tego kata, doskonalą, rozwijają swoje karate. Co im mówię? Kata dla każdego karateki. Od białego, od żółtego, po czarny pas. Więc dla każdego coś fajnego na tym treningu. Wykonamy dzisiaj kata, tak jak standardowo wczoraj. 3 razy. Pierwsze wykonanie dokładne, drugie tempowe, trzecie mocne. Jesteś gotowy na porządny trening, mocne wykonanie kata? Dbaj o kata, bo kata, kihon, czy nauka walki kumite, to jest to samo, to jest kata. I to jest karate. To jest karate, więc działajmy, trenujmy, rozwijajmy swoją technikę dzięki wiedzy naszych mistrzów, trenerów, którzy przekazali nam tą wiedzę, przekazują dalej. I przyjdzie czas na Was, też będziecie tą wiedzę przekazywać. Więc powodzenia, życzę Wam dobrego treningu. Kata Heian Nidam, czas. Start. Ready? Heian Nidam. Spokojne wykonanie. Pierwsze bardzo dokładne. Zaczynamy w pozycji koku tsudashi. Jedziemy, działa. Na liczbę. Ichi. Nisan. Ichi. Nisan. Ichi. Nisan. Ichi. Ni. Sashi. Ichi. Ni. Brawo! Teraz wykonamy kata tempowo, ale wykonamy je bokiem. Wy możecie twarzą do mnie, albo możecie ustawić tak jak ja, bokiem do kamery i potrenować tempowo. Tempo to znaczy kombinacja na jeden sygnał. Gotowi? Nie śpieszmy się, nie musimy tego robić na 100%. Ważna jest dokładność i trzymanie tempu. Zwijać. Hej. Hej, Amina. Za nami czas na wykonanie kata mocni. Skup swoją energię w centrum. Wykonuj każdą technikę, zaczynając od centrum i kończąc z centrum. Jak koło. Zaczyna się w jednym miejscu, jest zaokrąglane. Ok? Po kolei. Energia wędruje do centrum. Spróbuj wykorzystać teraz swoje centrum na wykonanie techniki. Nie wykonuj technik rękami, nie kopnąć nogami. Centrum i oddech. Powodzenia. Zwiedź. Pojedyncze liczenie, ale wkładamy moc. Siłę, czyli po japońsku. Kime. Idź. Nica.
wszystkimi parametrami. Mam nadzieję, że to Ci się udaje. Coraz lepiej. Dążymy do doskonałości w karate, więc nikt na razie nie wymaga od Ciebie, żebyś robił to mocno i precyzyjnie, dokładnie. Zacznij spokojnie. Jeżeli wykonujemy kata mocno, skup się na dwóch punktach. Moc i dokładność. Dwie rzeczy. Pamiętaj, nie zaniedbuj. Życzę Ci powodzenia. Wykonaj to kata jeszcze dwa razy po wyłączeniu tego filmu wideo. Wykonaj. Tak, żebyś miał pięć wykonań tego kata zrobione, żeby to została odrobina utrwalenia w tym dzisiejszym treningu. Życzę Ci powodzenia. Trzymaj się, widzimy się jutro. Kolejne kata. Idziemy troszkę w górę. Powtóreczka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Os!